Niecierpek gruczołowaty ukazuje się moim oczom. Jestem w Polanicy Zdrój, blisko rzeki Bystrzycy Dusznickiej. Właśnie tutaj od lat występuje ten gatunek. Jest to roślina inwazyjna, pochodząca z Azji. Proszę Państwa, ona tutaj się od bardzo wielu lat już utrzymuje na tym terenie. Właśnie często występuje na obszarach nadrzecznych. Ma kwiaty, takie jak widzimy, albo takie jasne, białe prawie, albo fioletowe. Różną taką właśnie zmienność wykazuje w kolorystyce. I bardzo wysokie są te rośliny. Proszę zobaczyć tutaj, one nawet do 2,5 metra. No ta jest trochę niższa oczywiście, ale bywają dużo, dużo większe. Widzimy tutaj różne gatunki zapylaczy. Ja niestety nie wiem, co to jest za gatunek. Wygląda na jakiegoś czmiela. Ale niestety nie wiem, jaki to gatunek. Proszę Państwa, roślina miododajna. No i jak to niecierpek, ma strzelające torebki z nasionami. Owoce w kształcie właśnie takiej to, w formie torebki. Proszę zobaczyć. O, proszę, ale jak eksploduje. Słuchajcie, nasze niecierpki drobnokwiatowe, tak pospolite, również w tym rejonie. O, proszę. Im jaśniejsze, im bardziej żółte, tym bardziej dojrzałe. One dosłownie lekko trącimy i już eksplodują, już rozsiewają. Proszę Państwa, bardzo efektowne to jest i dosyć spektakularne. Także wystarczy, że potem wiatr zawieje i one strzelają.